powinniśmy skończyć. To powinno być dla mieszkańców jednoznaczne, jasne, że już jesteśmy przy ścianie, trochę straciła spółdzielnia, trochę może miasto, ktoś zyskał, nieważne, ale to zapisać, zamknąć temat. Nie chciałbym, żeby może do konwencji znowu się to przeniosło i tak dalej. Zaproponować, żeby rzeczywiście spółdzielnia starała się wyjść też naprzeciw potrzebom miasta i nas jako komisji, żebyśmy rzeczywiście rozwiązywali te problemy, bo uciekanie od niego to nie ma sensu, bo rzeczywiście to się zapętli tak, że będzie czym dalej, tym będzie gorzej. Tak ja przynajmniej uważam, dopóki jeszcze i Andrzej Świlko jako prezes spółdzielni był tu w mieście, zna sprawy, wie potrzeby, jakie są rady miasta w zakresie dochodów, wie, że komisje są, społecznicy będą śledzić, będą wysłuchiwać wszystkie strony, jeśli te rzeczy będą miały miejsce. Więc ja jestem zwolennikiem takiego porozumienia, żeby jak najszybciej usiąść, wyjść, komisja, jeśli by chciała taki wniosek wypracować, żeby jednak dojść do stołu, usiąść do stołu i dojść do porozumienia. To taka moja sugestia, bo sprawa jest bardzo złożona, ale no ale co, po to jesteśmy, żeby i takie złożone problemy rozwiązywać, a przynajmniej się starać rozwiązywać. Dziękuję. Tutaj Jerzy Krasowa nie ucieka od problemu, stąd jest nasze tutaj dzisiejsze. No chcieliśmy poznać stanowisko z tego strony, no niestety tutaj spółdzielnia mieszkaniowa. To moje stanowisko. Tak powiem, to postępowanie administracyjne myślę toczy, bo to nie chce tutaj zabierać głosu na takim forum. Ale tutaj to, co Bogdan powiedział, jakby podtrzymał Pan Burmistrz, dla nas też jest gorące, żeby tutaj jak najszybciej te sprawy, żeby rozstrzygnąć. Pan chyba Szczepanionko się zgłasza. Tak, bardzo proszę. Jeśli mogę, ale krótko, bo mam trochę satysfakcji, bo jeżeli ja pisałem o przyłączach i problemach geodezyjnych ponad 2 lata temu, to jakoś zainteresowania Rady i pozostałych urzędników nie było. Cieszę się, że wreszcie ten problem w jakiś sposób dorósł sam do siebie, ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że dziwi mnie splot, kiedy ta sprawa wypłynęła, więc jestem święcie przekonany, że społeczeństwo Białogardu odbierze sprawę jako sprawę samorządowo-polityczno-wyborczą. Jestem o tym święcie przekonany, że za podszewką tego, co może stać się mieszkańcom, zostanie to odebrane jako atak na Andrzeja Świrkę. I nie unikniemy tego. I niestety tak będzie. Poprzez brak rzeczowej informacji mnie nie satysfakcjonuje wypowiadane zdanie przez pana Wycecha, ponieważ problem jest znany, Krzysiu, mogę tak mówić, co najmniej od 4-5 lat. Ale były prowadzone rozmowy z inspektorem nadzoru budowlanego wcześniej. To wszystko się w zasadzie opierało na donosach. Teraz mamy to nieszczęście, że problem się skomasował, czyli to nie będzie dotyczyło tylko podłączenia światłowodowego przez Kisielicę, tylko problemu cirka 80% infrastruktury kablowej. Ja nie należę do sympatyków BSM-u i pana prezesa i to, co opisałem w tej sprawie, może o tym świadczyć, ale bardzo mi przykro, że teraz będziemy mieli do przekazania. Ja wierzę w to, jestem przekonany, że problem zostanie rozwiązany pozytywnie, bo nie wyobrażam sobie sytuacji zamknięcia BTK albo BSM-u, jeśli chodzi o rozprowadzanie. Prawdopodobnie, tylko nie oszukujmy się, za tą sytuację nie zapłaci ani burmistrz Bagiński z własnej kieszeni, ani prezes Świrko, ani Krzysiek, w sensie jako radny, zapłacą mieszkańcy. Nie oszukujmy się, jeżeli doprowadzenie instalacji BTK do stanu zgodnego z prawem, Krzysiek, to będą grube pieniądze. Tego nie zapłaci żaden urząd, tylko społeczeństwo. Przez indolencję urzędników i niereagowanie na sygnały społeczne i zamiatanie tego problemu pod dywan, zamiast... Poczekaj, nie. Pan tu oskarża już... Ja nikogo nie oskarżam. Ale ja nikogo nie oskarżam. Urzędników. No, proszę zapanować wypowiedzi. Dobrze, ale gdyby ten problem
był podjęty 3 lata temu, to rozmawialibyśmy o problemie rzędu 30-40% infrastruktury. Prawda, Krzysiek? Bo ona się ciągle rozbudowuje. A teraz no, mamy problem, no, z tego co pan Krzysztof pokazał, to jest gdzieś cirka 90%, no, jak nie lepiej. Ten problem zostanie rozwiązany. Pozostanie niesmak. Życzę sobie i wam, i nam wszystkim jak najszybszego rozwiązania tego problemu. Nie, nagłośnienia i plotek nie unikniemy. No i mam nadzieję, że to będzie wszystko załatwione przy otwartej kurtynie. Dziękuję. Panie burmistrzu, panu powiedzieć. Bardzo bym prosił, żeby najpierw zapoznać się ze stanem faktycznym, a później opowiadać takie rzeczy. Proszę sprawdzić, kiedy starosta białogardzki zgłosił problem do nadzoru budowlanego i jak wiele lat minęło od tego momentu. I temat do dziś nie jest załatwiony, więc to, co mówił pan przewodniczący Leszczyk. Albo będziemy te koszty mnożyć, bo jeżeli spółdzielnie mieszkaniowe będzie się upierać, że to nie są instalacje spółdzielni mieszkaniowej, będziemy powołać ekspertów, robić odkrywki w całym mieście, to dopiero będą koszty. Dlatego też powiedziałem wcześniej, że jedynym sensownym rozwiązaniem to jest jakiś kompromis, który powinniśmy zawrzeć i w miarę szybko z tym się uporać. Trwa już to zbyt długo i tu nie chodzi o to, że to jest wynalazek ostatnich 2 lat, tylko to się ciągnie już z 5 albo i 6 albo i 10, nie wiem ile lat. W każdym bądź razie takie sygnały były kierowane od administracji do nadzoru budowlanego i do dzisiaj ten temat nie jest wyjaśniony, więc to nie jest tak, że to jest wynalazek ostatnich dni czy miesięcy. A niestety refleksji spółdzielni mieszkaniowej nie było, bo w ten sam sposób sieć była dalej kładziona, mimo tych sygnałów, które były, z tego co wiem. Więc komuś zabrakło wyobraźni trochę. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Bardzo bym ostrożny był, żeby nie rzucać winy na kogoś, kto wcześniej zgłaszał te sygnały. Ktoś, kto buduje dom, ktoś, kto buduje instalację, musi to robić zgodnie z prawem. A zaraz się okaże, że to ci, którzy budowali, nie są winni, tylko wszyscy dookoła. Jak będziemy w ten sposób to komentować. Chciałem, żeby było jasne. Ci, którzy budują sieć, ci, którzy budują sieć wodno-kanalizacyjną, ci, którzy przyłącza sobie fundują, to za to odpowiadają. Koniec. Dziękuję. Bardzo proszę. Ale ja bym chciał słyszeć słów, kiedy pan tutaj też przedstawia, że urzędnicy są czemuś winni, ale na przykład, co pan mówi tutaj podkreślił. Urzędnicy są tylko i wyłącznie co odbioru do wszczynania procedur wtedy, kiedy ktoś im to przedstawi. Natomiast jak ktoś nielegalnie śmieci wyrzuci do lasu na przykład, to za to nie odpowiada Straż Miejska, ani burmistrz czy urzędnik, też trzeba tak rozłączyć. I odrzucanie właśnie, jest łatwiej mówić panu burmistrzowi na pewno niezręcznie, bo jest urzędnikiem. Ja nie jestem urzędnikiem, ani miasta, ani powiatowym, także to jest może łatwiej przytulisk w obronie jako tych ludzi powiedzieć, że jeżeli ktoś nielegalnie coś robi, to za to urzędnicy nie odpowiadają. To ta osoba, która coś, jeżeli oczywiście dokonuje nielegalnie. Także tutaj łatwo, będąc postronną osobą, czasami kogoś się obrażać, ale myślę, że w dobrym tonie, żeby nie pozostał pani Szczepanionko niesmak, to trzeba język powstrzymywać czasami na więzi, by język nie wyprzedzał myśli. Myślę, że pan to też zrozumiał, co powiedziałem. Ja chciałbym usłyszeć, że to będzie na jego konto, a nie na co. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Tylko tak szybko w sprawie wątku poruszonego, wątku politycznego poruszonego przez pana Szczepana Janko. No i czy Szczepan naprawdę nie ma żadnych zapęd do wejść politycznej, bo tak naprawdę temat jest. I nieistotne, w którym momencie on wypłynie, bo to jest z wyborami samorządowymi czy wszystkimi innymi politycznymi, to jest tak, wiesz, jak z igrzyskami. Jest olimpiada, czyli 4 lata do igrzysk, na których się wszyscy przygotowują, żeby na tych igrzyskach wystąpić.
I tak samo jest w pracy w samorządzie. Wszyscy wiedzą, że kiedyś będą wybory, ale tematy pojawiają się naprawdę i na początku kadencji, w trakcie i na końcu kadencji, ale generalnie też wszyscy wiemy o tym, że żeby przygotować się do wyborów, to kampanię wyborczą należy zacząć dzień po wyborach. Także wiesz, no... Słuchaj Bogdan, ja nie powiedziałem, że to jest sprawa... Nie ma tu żadnego zamachu na nikogo, natomiast jest naprawdę istotny problem i wszyscy z troską, jak widzisz, i ty także podchodzimy do sprawy, żeby może nawet bardziej wytonować, niż epatować w kierunku mieszkańców o problemie, który jest namacalny, dotyczy różnych sfer, zarówno tej, którą ty podjąłeś, i są te rzeczy, które istotne z punktu widzenia tego, o którym mówił Józek, czyli i one pozostają w trosce też burmistrza, bo kwestia istotna finansów miasta i równego traktowania wszystkich podmiotów, a także mieszkańców w pobieraniu tak zwanych podatków i opłat jest wyjść. No tutaj nie podlega żadnej kwestii. Akurat zdarzyło się tak, że na końcu tej całej drogi, czy na początku tej drogi jest Andrzej, a Andrzej jest zasłużonym samorządowcem, wiele lat był przewodniczącym Rady Miasta i tutaj jakby nie ma, ja myślę, że nie ma atmosfery ataku na Andrzeja, tak, w żadnym przypadku i chciałbym to też podkreślić, że mówimy o problemie mieszkańców, natomiast na on tu jest jednym z tych, kluczowych ogniw, które będą stanowiły o tym, w jaki sposób ta sprawa się rozstrzygnie i tak bym chyba to skomentował. Dziękuję. Znaczy ja tylko odwrócę dwa zdania. Proszę. Dlatego ja nie użyłem tego stwierdzenia w formie twierdzącej, tylko im dłużej ta sprawa będzie rozpatrywana, im dłużej będzie przy troszeczkę zamkniętej kurtynie, tym my wszyscy zainteresowani tą sprawą możemy być posądzeni, Bogdan, o rozgrywkę polityczną. Ja nie chciałbym, żeby to się tak skończyło, dlatego ja nie powiedziałem twierdząco, że pojawią się na pewno na mieście ludzie, którzy powiedzą, że to jest tam czymś podszyte. Ja uważam, że nie, żeby była jasność. Ale to wymaga wtedy rychłego, skutecznego i drastycznego podejścia do sprawy. Dziękuję, że nie ma uwag. Znaczy kończymy komisję, ale nie kończymy problemu. Tutaj deklaracja pana burmistrza co do tego, że jak najszybciej tą sprawę wyjaśnić i doprowadzić do jakby rozmów ze stronami, to jest wiążące dla nas i będziemy się przypracować sprawę. Także kończę komisję, następna...